Witajcie kochani! Dzisiaj zrobimy kolejne wegetariańskie, dobrze mówię, wegetariańskie danie. I to będzie kalafior z ziemniakami w sosie curry. Tak się nazywa, chociaż nie widziałam w przepisie przyprawy curry. Ok, w każdym razie zrobię ten przepis i on u nas nie będzie na obiad podany, co prawda. Zrobię go po prostu, żeby go podać na kolację. Uważam, że taki sos i taka kolacja to jest naprawdę coś bardzo, bardzo wartościowego. Tym bardziej, że mamy fajne składniki w tym przepisie. Mamy właśnie kalafior, który jest bardzo bogaty w składniki odżywcze i takie przeciwnowotworowe, i takie odkwaszające, więc naprawdę coś fantastycznego. Mamy również ziemniaki, które, słuchajcie, działają również odkwaszająco. Witajcie, bo widzę, że się pojawiacie. Witajcie tutaj u mnie w kuchni. Dzisiaj robimy wegetariańskie curry z kalafiorem ziemniakami, tak? Więc trochę Wam o tym opowiem. Niedużo dzisiaj opowiem Wam o daniu, ale Wam opowiem trochę o swojej pracy. Więc jak macie ochotę posłuchać, to zostańcie ze mną. Cześć Sylwia! Hejka! Boże, fajnie, że jesteście. Napiszcie, skąd mnie oglądacie. Czy lubicie wegetariańskie dania, czy w ogóle spożywacie je? I coś Wam podpowiem, ale to zaraz, najpierw zacznijmy. Trochę przerobię ten przepis, bo mam frenda przygotowanego, a ten przepis robi się dwuetapowo. Cześć Sylwia! O, Sylwia sama u mnie, super. Słuchajcie, oj Małgosia, ojej, jak fajnie! I Klaudia znowu z salonu. Fajnie, że masz taką możliwość. Słuchajcie, właśnie, mam frenda, wykorzystam frenda do tego, żeby zrobić to danie, będzie po prostu szybciej. Ono jest normalnie na Thermomix zrobione bez frenda, ale no, mając pomocnika, to po prostu z niego będę korzystać, nie? Sosnowiec, super! Coraz częściej robię. I słuchajcie, i mucha jakaś mi wleciała do domu, chyba się przeleciała mi. Dobra, zaraz pogadamy o tym, ale ja zacznę robić, bo on też potrzebuje troszeczkę czasu, nie? Więc tak, słuchajcie, zacznę od połowy przepisu. Nalałam tu 700 gram wody do tego naczynia. Muszę dodać 4 łyżeczki soli. A tego już, słuchajcie, tego już nie przygotowałam. I sobie trochę poeksperymentuję. Cześć Sylwia! Sylwia Agnieszka, cześć! Poeksperymentuję sobie, bo nie chciałam kroić ziemniaków. Pomyślałam sobie, że pokroję je w Thermomixie, żeby sobie zaoszczędzić czasu. A przy okazji pokażę Wam, jak wyglądają pokrojone ziemniaki w Thermomixie, tak? Dobra, 4 pewnie. Dobra, niech tak będzie. Zostawię sobie tutaj sól. Niech sobie ją będzie. Postawimy dalej. Postawić waromę, ok, ale my tu mamy, zobaczmy, dobra, wejdę sobie w te trzy koła, które się odpalają przy odpalaniu Thermomixa, po to, żeby zmiksować. I z tego, co pamiętam, przy gotowaniu zup, od razu mam kalafior, zobaczcie, kalafior, to od razu sobie kalafior położę do waromy. Poczekajcie, tutaj sobie położę go na waromę. A ziemniaki położymy na górę, więc mamy tu waromę. Pamiętajcie, żeby otwory były odkryte. Akurat nie martwię się o kalafior, że zakryje mi wszystkie otwory, dlatego że on ma nieregularne kształty, więc nie specjalnie się przejmuję. Ale gdybym położyła tutaj pierś z indyka bądź rybę, no to wtedy bym musiała pilnować, żeby otwory były odkryte. Tak samo jak kładziecie knedel na parze, jakieś ciasto robić, jakieś desery, to trzeba pilnować, żeby u dołu były otwory odkryte. Więc ja sobie tu położę ten kalafior. Tutaj wkładam wkład waromy i sobie tak wykombinowałam, że pokroję ziemniaki w Thermomixie. Takie kawałki, połówki. Nie wiem, co to z tego wyjdzie, ale już tak do sałatki jarzynowej było pokrojone, do zup było pokrojone. Wiecie co, nęci mnie jeszcze jedna rzecz, żeby wrzucić na waromę jeszcze dynię, bo mam. I chyba tak zrobię. Ale dynia szybciej się gotuje, więc nie będę jej rozdrabiać w Thermomixie, po prostu położę ją w mniejszych kawałkach. Dobra, więc przykrywamy. Tak to wygląda. Najpierw ustawię obroty 4,
dwie sekundy, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Słucham cię, synku. Była zupa, zjadłeś rosół? Tak? Zjadłeś? No, no to no dobrze, to poczekaj, aż będzie obiad, tak? I to jest standard. Był przed chwilą rosół, ale oni jak zwykle są głodni wtedy, kiedy ja mam live'a albo jestem zajęta, nie? Wiecie, zadbacie o wszystkie potrzeby, wydaje wam się, że zadbaliście, a tu jednak... weź sobie banana albo mandarynkę sobie weź, przegryź w międzyczasie. Dobra, spróbujmy. Więc ustawiam sobie 2 sekundy i 4 obroty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, ja eksperymentuję, bo nie robiłam tego w ten sposób, a nie pamiętam, jakie ustawienia były w zupach. O, no to są takie, o, już wam pokazuję. To są takie kawałki. Jedne większe, drugie mniejsze. Więc ja bym sobie zrobiła, dodam sobie jeszcze sekundę dla tych większych kawałków. Chociaż niektóre są takie fajne, ale dobra, no damy tą jedną sekundę. Na 3,5. Mandarynkę mam w kapturze. Mam ci obrać ją, tak? No. Masz temu. Zaczęłam ci obierać. Obierzesz sobie sam później? Znaczy dokończysz sobie? Tak? Nie. No a. No nie. Dobra. No dobra, to niewiele dało. Czyli jednak weźmiemy obroty 4. Jedna sekunda, obroty 4. Czyli musi być jednak większa moc. Słuchajcie, dobrze, ja się uczę i wy uczycie się na moich błędach i od razu możecie doświadczyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dobra, już jest lepiej. Jedna sekunda, nie? I to są już takie kawałki. Tutaj gdzieś widziałam taki większy, o, to jest taki większy kawałek, nie? Ale generalnie, zobaczcie, tak to wygląda i mnie osobiście to satysfakcjonuje. Więc, reasumując, obroty 4, 3 sekundy, ziemniaki na połówkę, kroimy i mamy już pokrojone do zupy. Można by było na przykład na mniejsze kawałki, ale z racji tego, że to idzie do takiej jakby potrawki, to mnie takie kawałki satysfakcjonują. Do zupy można na przykład zrobić 4 obroty, 4 sekundy i wtedy macie ziemniaki pokrojone do zupy. Dobra, więc ja to po prostu wysypuję tutaj. O, i będziecie mogli zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda na waromie, kiedy się już wyciągnie wszystko. Dobra. Zobaczcie. Tak to wygląda, tak pokrojone ziemniaki. Podoba wam się? Dajcie znać, czy to jest dla was pomocne. No dobra, więc tak. Wracam do przepisu i ustawiam na termomiksie 25 minut, 25, waroma koniecznie i obroty 2. Ok, dobra, więc to już nam się gotuje. Włączę sobie pochłaniacz, żeby mi za bardzo kuchni nie zaparowało. Cześć, Justyna! Byle nie breja, jak ja to zrobiłam z farszem do pierogów. Tak, można sobie, na przykład moja znajoma zrobiła tak, że miała włączyć obroty 0,5, bo mamy obroty łyżeczkę, czyli jakbym stała i mieszała łyżką tak wolno. Drugi stopień to jest 0,5, czyli trochę szybciej niż łyżką. Później 1, 2, 1,5, 2, 2,5 i tak dalej, nie? Mamy takie stopnie mieszania i ona nie zauważyła tego zera i włączyła piątkę, a piątka to już jest miksowanie i jej robiła flaczki i po prostu miała krem z flaczką. No zdarza się. Właśnie dlatego trzeba też patrzeć, nie? I dokładnie zobaczyć. Ok, więc my sobie wrócimy do początku przepisu i zrobimy go po kolei. Czyli kiedy mi się będzie robił kalafior i ziemniaki, będę gotowała w tym czasie sos i to mi fajnie skraca cały czas, który potrzebuję, żeby to przygotować. Dobra, więc tak, nie myję naczynia, dajcie, nie bawimy się w to, bo to jest bez sensu i tak to będę wszystko gotowała, nie? Dobra, 2 ząbki czosnku, mamy przygotowane 2 ząbki czosnku. Ja już mam, wiecie, paznokcie mi już się sypią.
I tutaj mamy korzeń imbiru. Nie mam korzenia imbiru, ale mam imbir jako przyprawę, więc dam sobie troszeczkę imbiru, niedużo, naprawdę ciut, dlatego że będę dodawała curry i nie chcę, żeby było za ostre. Dalej, to powinnam zmiksować, daruję sobie przez ten imbir i idę dalej, daję cebulę. Słuchajcie, pokrojona na ćwiartki, 60 gram cebuli pokrojonej na ćwiartki, więc dajemy cebulę, jeszcze jeden kawałek, dobra, i teraz sobie to po prostu zmiksuję, dodam sobie sekundę, żeby się bardziej rozdrobnił trochę czosnek i idziemy dalej. Zgarnąć ze ścianek na dno naczynia miksującego i słuchajcie, tutaj też zastosuję po prostu jeden wielki skrót. W paru przepisach zauważyłam, że nie zawsze ma to takie wielkie znaczenie, żeby to robić razem. Dobra, czekajcie. Tutaj mam trochę kminku, ale też niedużo, bo u mnie nie przepadają. Brązowej gorczycy nie daję, pieprzu nie daję, pieprz dam po prostu później. Do swojego dania. Czy ja coś pominam? Poczekajcie, nasion. Kolendra. O, kolendra. Gdzieś tu miałam kolendrę przygotowaną. Nie lubię kolendry generalnie, ale parę kulek dam. Zwłaszcza świeżej nie lubię. Naprawdę w ogóle. Nie pasuje mi smak. Dobra, i tutaj zobaczmy, co mamy. Dobra, 30 gram oliwy. Słucham cię, synu. Więc naleję sobie. Ha, piesze w oczy. Co ty, mon mucha? Kotu pokaż, niech kot gania za muchą. Boże, jak to się wolno leje. Dobra, jeszcze trochę. O Jezu, nie mogę już. Zaraz mi makijaż popłynie i będę pandą. Dobra, dalej. O, cześć Tomek, hello, co gotujesz? My właśnie z Ewą wracamy od lekarza i tak jedziemy i słuchamy. No to super, słuchajcie, propozycja kolacji dla Was. Gdybyście chcieli, to naprawdę Wam polecam. Bardzo fajne danie wegetariańskie, curry z kalafiorem i z ziemniakami. Dobra, 120... Podsmażę to 2 minuty, po prostu skrócę to o 2 minuty, żeby cebula mi się zarumieniła. Nie wyrzucaj tego tak do śmieci. Nie do tych, tutaj wyrzuć, tak? Tam są papiery i plastiki, tutaj jest kosz. Mamo! Co? Kubek? A, kubek. Myślałam, że chcesz to wyrzucić. Dobra, masz. Nie Amelki. Nie Amelki kubek, jego kubek musi być. Ten może być? No, masz. No, no to właśnie tak to jest życie z dziećmi. Amelcia w domu, do towarzystwa został Tymon, żeby się Amelka nie nudziła, więc teraz sobie podsmażamy. No i wróćmy, właśnie miałam Wam opowiedzieć o zrobieniu, ten przepis można fajnie wykorzystać na kolację, można zrobić go jako do lunchboxu, jest naprawdę świetny i można na przykład, bo to jest wege, ale możecie sobie zrobić na przykład razem, to jest w ogóle genius, nie? Po prostu to jest genius. Bierzecie sobie pierś z kurczaka, gdybyście chcieli na przykład zrobić sobie coś bardziej bardziej sytego, to możecie zrobić sobie ten przepis po prostu z piersią z indyka, z kurczaka, obtoczone w przyprawie uniwersalnej i robicie sobie tutaj na waromie razem z tymi warzywami i to się zrobi. I wtedy będziecie mieli bardziej syte. Nie musicie robić tego w wersji wege. Ja teraz pokazuję wege przepisy, które są, ale jak Wam się to spodoba, ten przepis, a jesteście mięsożercami, to możecie wykorzystać do tego przepisu i w jednym czasie zrobić to dodatkowo z piersią z indyka, cześć Kamil, i z piersią z kurczaka, więc to jest naprawdę fenomenalne i macie nie dość, że i bardzo zdrowe, bardzo syty posiłek, który możecie zjeść i na kolację, możecie zjeść także jako obiad w pracy, albo w wersji lżejszej właśnie bez mięsa, możecie zrobić sobie jako lunchbox, także to jest naprawdę jeden z ciekawszych, fajniejszych przepisów, które możecie sobie zrobić w domu, więc tutaj tak samo, o widzicie, no miałam dynię położyć, ale teraz nie wiem, czy teraz zdążę, powinnam zdążyć, mam tutaj dynię
Ja jeszcze ją sobie tutaj na mniejsze kawałki szybko pokroję. Teraz wyczaiłeś pomarańcze, tak? Tak. Sok z pomarańczy chcesz zrobić? A poczekasz, aż skończy gotować? Nie, ty. A chcesz wyciskać, a nie wybrudzisz ten? Przygotuj sobie ręcznik papierowy pod kubek, dobra? Dobra, masz na pół. Będzie ci łatwiej. Mniejsze kawałki? Takie? Poczekajcie. Nie takie, krupe. Jeszcze mniejsze? O, takie. Dobra. To weź talerz i proszę cię, nie nabrudź, tak? No, dobra. To ja sobie pokroję tą dynię, żeby było jeszcze bardziej bogate w wartości odżywcze. Tym bardziej, że dynia... Tak, Tymon, bogate w wartości odżywcze. Danie. Tym bardziej, że dynia też i pasuje do curry ogólnie. Pasuje. I jeszcze dodatkowo macie tutaj dużo beta-karotenu, czyli możecie sobie wzbogacić to danie o beta-karoten, który będzie chronił naturalnie Waszą skórę, nie? Więc to jest po prostu... coś fenomenalnego. Tymon, teraz nie mogę. Musisz zaczekać. Nie to. Tymon, nie. Teraz musisz zaczekać. Nie. No i będzie płacz, nie? Tymon, poczekaj. Pomogę ci, tak? Just tell me why. Dobra. Słuchajcie, pokrojam sobie na takie kawałki, dorzucę tutaj do tych ziemniaków, niech się razem gotuje. Tymon, proszę Cię, bez takich scen mi tutaj. Dalej, 200 gram pomidorów, więc wrzucamy pomidory, które mamy pokrojone. Chwila, moment. Popatrz na mnie. Poczekasz chwilę, tak? Nie, bo Tymon, poczekasz chwilę. Nie. Zobacz, masz tu i tam masz kokoś. Nie. Tymon, proszę Cię, to jest dla mnie ważne. Życie. Dobra, 200 kurkuma. Teraz dajemy kurkuma. Witam, co gotujemy? Cześć, Wiesia. Gotujemy wegetariańskie curry ziemniaczane z kalafiorem. Więc tak, dodajemy trochę kurkumy. Oj, sypnęło mi się za dużo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Agnieszko. Dziękuję za wsparcie. Przyda mi się naprawdę, bo jestem zestresowana, chociaż może nie widać. A może i widać, no. Dobra, i teraz sól. I teraz dajemy sól. Kochanie, ale co ja mam z tym zrobić? Ten jeden, tak? Pokroję tą skórkę. Odkroić ci. To, ale ten jeden. Dobra, jakiś kompromis trzeba zawsze wypracować, nie? I słuchajcie, teraz przez 5 minut będzie nam się to dusiło. Zobaczymy w podglądzie, co jest dalej. Aha, powstały sos. No i właśnie, gdzie jest w ogóle curry? Gdzie jest przyprawa curry tutaj? Ja dam sobie przyprawę curry po prostu, bo lubię. I dorzucę. Ale też nie miałam wszystkich przypraw, które były w przepisie, więc może to właśnie, wiecie, był podobny skład do tego, co jest w curry. Ja sobie po prostu dodałam curry, bo bardzo, 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 bardzo lubię tą przyprawę i czasami dodaję sobie ją do zup po prostu gdzieś tam na talerz dodatkowo, bo tak ją uwielbiam. No dobra, tutaj zostało mi 15 minut na same warzywa. Tutaj mamy ten sos, nam się gotuje, czyli za około 5 minut sos będzie gotowy, za 15 minut będą gotowe warzywa i będzie można po prostu zjeść. Dobra, ja się rozglądam, co tutaj się jeszcze dzieje dookoła mnie. No i właśnie, mówiliśmy o tym, do czego można wykorzystać to danie, jak można je zjeść. Ja proponuję Wam na kolację, dlatego że będzie lekkie, właśnie lekkostrawne, nie będzie obciążało przewodu pokarmowego i przy tym będzie dość syte, dlatego że kalafior ma sporo błonnika pokarmowego, a on sam w sobie jest dość taki, wiecie, jakby pęczniał i trochę daje takie uczucie, o właśnie to jest to. Kalafior daje uczucie sytości, pełności, więc jeśli jesteście na diecie,
to warto na przykład do swojego talerza, jesteście przyzwyczajeni, ja staram się, rozbiorę się, bo mi trochę gorąco. Jak jesteście na diecie, a nie wiecie jak za bardzo zmienić swoje nawyki i nie wyobrażacie sobie po prostu przerzucać się na samozielsko i jedzenie i nie chcecie za dużo zmieniać, ale jednak coś zmienić małymi krokami, to właśnie to jest jeden ze sposobów dla Was. Jak będziecie gotować sobie ziemniaki na obiad do kotleta, do surówki, to ugotujcie sobie dodatkową porcję kalafiora, brokuła, fasolki szparagowej i zamiast części ziemniaków dodać właśnie na talerz porcję tych warzyw gotowanych na parze, gotowanych w wodzie, whatever. Chodzi o to, żeby po prostu były podane. Dzięki temu obniżacie kaloryczność, dostarczacie więcej witamin i macie jeszcze większe uczucie sytości przy takim posiłku. To znaczy, że mniej zjecie, a będziecie się czuli najedzeni i pełni. A o to przecież chodzi, żeby się nie przejadać, bo pamiętajcie, chudnie się od deficytu kalorii, a nie od samej sałaty. Tak? Od samego zielska. Tak samo przybiera się na wadze od nadmiary, od nadmiaru kalorii. Więc to jest, to warto zapamiętać. Od słodyczy się tyje, Tymon podpowiada, tak? Bo mają bardzo dużo kalorii. No dobra. Słuchajcie, chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, zobaczcie, wyciągnę sobie Thermomix spod tego, wiecie, szafki, żeby mi tak po prostu para nie szła, nie? Dobra, no to dwa pracują, niech pracują, a ja chciałam Wam opowiedzieć dzisiaj trochę o mojej pracy, tak? Jak to w ogóle się zaczęło, jak w ogóle będziecie mieli jakieś pytania a propos tego dania, czy coś, to po prostu piszcie w komentarzu, ja postaram się odpowiedzieć Wam, jakbyście mieli jakieś pomysły czy pytania, jak wykorzystać, co zmienić i tak dalej, to śmiało, jestem do Waszej dyspozycji. No ale powiem Wam właśnie o mojej pracy, jak to się zaczęło. Przez 13 lat pracowałam w aptece za pierwszym stołem, sprzedawałam leki, realizowałam recepty, robiłam leki w recepturze, co bardzo lubiłam mieszać, wiecie, te kremy, czasami czopki, globulki, różne takie cuda. To było akurat, no lubiłam to, ale to też nie była praca, która mi dawała taką prawdziwą satysfakcję. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę czegoś więcej, chcę spróbować swoich sił właśnie w warsztatach edukacji żywieniowej, bo mnie to strasznie jara i uwielbiam o tym opowiadać i uwielbiam edukować ludzi. No bo z takiego pomarańczy nie wyjdzie za dużo soku, to trzeba by było więcej pomarańczy, żeby było więcej soku, tak? No, więc to był moment, w którym, wiecie, zdecydowałam, że nie chcę już pracować na etacie, bo czułam, że to nie jest praca, która mnie to satysfakcjonuje. Nie podobały mi się wiele zasad, które zostały mi narzucone. Dostosowywanie się i wiecie, te koszyki odsprzedażowe i tak dalej, to wszystko takie korpo, nie? Takie korpo. Nie chciałam tego robić. No i tak jakoś trafiłam na moją Agnieszkę, kiedy kupowałam swojego Thermomixa i Agnieszka zapytała się mnie, czy miałabym ochotę spróbować po prostu współpracy z Thermomixem. Myślę sobie, dlaczego nie, tak? Dlaczego nie? No po prostu jestem otwarta, teraz zaczynam w ogóle zupełnie nowy rozdział w swoim życiu, będę prowadzić swoją działalność, to dlaczego po prostu nie poszerzyć tego, nie spróbować czegoś więcej? No i tak właśnie weszłam do współpracy i miało być to moje zajęcie dodatkowe. Zobaczcie, to miało być moje zajęcie tylko dodatkowe do tych warsztatów, które planowałam prowadzić i okazało się, powiem tutaj całkiem szczerze, nie będę nic kolorować, że miałam bardzo ambitne marzenia, napisałam takie warsztaty dla dzieci w grupie przedszkolnej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej właśnie na temat nawyków żywieniowych, znaczy nie samego zdrowego odżywiania, żeby zachęcić dzieci do zdrowego odżywiania. Dodatkowo stworzyłam do tego PDF dla rodziców, którzy chcieliby na przykład dokształcić się ze zdrowego żywienia, bardziej świadomego dzieci. Uznałam, że fajnie by było na przykład, kiedy będę prowadziła takie warsztaty w przedszkolu, w szkole, żeby od razu, jak mamy zmotywowane dzieci, to żeby zmotywować jeszcze rodziców, wtedy mamy większą szansę na powodzenie misji, że coś się jednak w tym żywieniu zmieni. No i miałam przy okazję takie jedne warsztaty prowadzić w jednej szkole w kilku klasach,
Bardzo mi się to podobało, ale temat ogólnie ucichł. I mimo, że ja rozsyłałam oferty po różnych szkołach, przedszkolach, prywatnych, nieprywatnych i tych, które się chwaliły, że on jest zdrowe żywienie, tak, tak, super, super, a właśnie nie było zainteresowania moimi warsztatami, było mi przykro, no ale trudno, na takie życie, tak, może nie trafiłam w ten moment. Za to udało mi się sporo warsztatów poprowadzić dla klubów seniora i uwielbiam po prostu z seniorami pracować i jest taka niesamowita atmosfera, że nawet nie potrafię Wam tego opisać. No i właśnie dodatkowo, dzięki temu, że miałam przestrzeń i nie miałam zleceń z tego, co chciałam robić, miałam więcej przestrzeni, żeby skupić się na pracy tutaj w Forwerku i na promocji Thermomixa oraz tego, jak ja chcę przekazać moim obserwującym, papier chcesz, jak ja chcę moim obserwującym przekazać, że można super wykorzystać, że Thermomix może być super narzędziem, nie chcę już tutaj mówić takich słów na Z, może być super narzędziem do tego, żeby zdrowo się odżywiać, przy tym bardzo szybko przygotować taki posiłek, bez większego nakładu i przy tym, kiedy mają na przykład klienci mnie w pakiecie, no to dodatkowo mają dużą dawkę darmowej wiedzy żywieniowej. Więc chciałam Wam powiedzieć przez to, że czasami tak się układa w życiu, że skoro nasza praca nas nie satysfakcjonuje, ale i przychodzi do nas coś w życiu, albo zastanawiamy się, a może bym wzięła sobie coś dodatkowego, może bym spróbowała jakąś inną pracę, a może bym dorobiła sobie do budżetu domowego, tak, no bo mam swoje potrzeby, chciałabym iść do kosmetyczki, chciałabym to, chciałabym tamto i tam i w ogóle, no różne rzeczy można chcieć, tak? Ale czasami nasza podstawowa pensja, tak jak moja jako farmaceutki, nie wystarczała mi na zaspokojenie moich potrzeb, bo wiadomo, potrzeby rodziny były ważniejsze i gdzieś ja stawiałam siebie na końcu, nie? No wiem, smutne. No tak miałam. Już teraz trochę więcej o siebie dbam i trochę więcej w siebie inwestuję i więcej spełniam swoich marzeń. I a propos tego chciałam Wam powiedzieć, że jadę na konferencję dietetyczną do Poznania i cały dzień tam spędzę po prostu edukując się, ucząc od najlepszych. Powiem Wam, że jestem tak podjarana, że po prostu wow! I jeszcze ta konferencja jest poświęcona żywieniu i problemom kobiet z niepłodnością, z nadwagą, z hormonami i tak dalej, więc to jest po prostu fantastyczne, już nie mogę się doczekać, aż tam będę i będę chłonąć tą wiedzę, nie? Więc to jest fenomenalne. No ale dobra, wracając do mojej pracy w Forwerku przy Thermomixie. Nie sądziłam w ogóle, że się w tym odnajdę. Było to dla mnie wyzwanie, ale byłam też otwarta. I teraz chciałam Wam zaproponować, jeśli chcielibyście spróbować takiej pracy jak ja, i bo może okazać się, że to będzie strzał w dziesiątkę i pokochacie to, odnajdziecie się, jeśli szukacie zajęcia dodatkowego, chcecie sobie dorobić do budżetu domowego i przy tym być wolnym, wolnym po prostu i wykonywać swoją pracę, kiedy Wam pasuje, kiedy możecie, kiedy macie na to przestrzeń i kiedy macie właściwie na to chęć, bo to wszystko od Was zależy. Nie, nikt Wam niczego nie narzuca, po prostu pracujesz, kiedy możesz, nie możesz pracować, nie pracujesz, przed nikim się nie tłumaczysz. To jest po prostu fenomenalne. Ja to kocham, absolutnie kocham. Jestem sama dla siebie szefem i mi to wystarcza, tak? I jestem zadowolona. No i ale jeśli szukacie na przykład właśnie dodatkowego zajęcia albo chcecie w czymś siebie spróbować, to zapraszam Was do współpracy. Teraz jest wyjątkowa okazja, żeby wejść do współpracy z firmą i wypracować sobie swojego Thermomixa, dostać go dosłownie za free, za pracę, którą wykonacie, więc to jest naprawdę ekstra i dodatkowo możecie, jest to na umowę zlecenie, w związku z tym nie płacicie dodatkowego ZUS-u i tak dalej, więc to jest coś, co może, jest to taka szansa dla mnie, w moim odczuciu, tak? Jest to taka szansa dla osób, które chcą spróbować, bez konsekwencji, wejść w struktury firmy, zobaczyć, jak to działa, być może odnajdziecie się, zarobicie dodatkowe pieniądze i dostaniecie darmowego Thermomixa, więc to jest naprawdę coś fenomenalnego. Zapraszam Was, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, piszcie do mnie albo w komentarzu, albo na priv. Ja Wam więcej powiem, wpiszę Was albo wyślę po prostu takie zaproszenie do współpracy i będziecie mogli sobie siebie spróbować w takiej roli. Być może to będzie coś, co pomoże Wam spełnić Wasze marzenia, po prostu, tak? I zrealizować się. Jeśli może ktoś z Waszych znajomych marzy o Thermomixie,
co trzeba zrobić, żeby się dostać. Aniu, chcieć. Po prostu chcieć. Więc napisz do mnie, albo ja po live napiszę do Ciebie na priv i powiem Ci po prostu więcej na ten temat. No i właśnie, możecie dodatkowo spełnić swoje marzenia, możecie spróbować swoich sił. Jeśli na przykład ktoś z Was nie może sobie pozwolić na Thermomix, albo mąż się uparł, że to jest zbędny gadżet, bo takie dziewczyny też do nas przychodziły i jak mówią w swojej historii, słuchajcie, no weszłam, nie? Bo tak jak się spotykamy w biurze, to jest taka atmosfera niesamowita, wszyscy są tacy pozytywni, no bo to są otwarci ludzie, tak? Jeśli jesteś otwarta, uśmiechnięta, otwarty, uśmiechnięty i lubisz towarzystwo ludzi, właśnie dziecko mnie przesuwa, to spróbuj. Nic nie tracisz, po prostu, najwyżej nie wyjdzie. No trudno, Boże, tak wychodzi. Mi też nie wyszło za moją działalnością, którą próbowałam prowadzić. To nie wyszło, no zdarza się, nie zawsze wychodzi, ale grunt to się nie poddawać i próbować. No i właśnie dziewczyny wchodzą i mówią, no bo mąż nie chciał się zgodzić na to, żebym sobie kupiła Thermomixa, to powiedziałam, to ja sobie go wypracuję. No i wypracowały i siedzą w strukturze, są zadowolone, są spełnione i mają czas dla dzieci, mają swobodę funkcjonowania. Były też dziewczyny, które weszły do struktury i tak pokochały tą pracę, tak się fajnie odnalazły w tej pracy, że zrezygnowały z etatu, żeby zająć się tym. To jest po prostu fenomenalne. A są takie dziewczyny, które jedno i drugie fajnie łączą i im to super wychodzi, więc to jest okazja, żeby spróbować, czyli w tym miesiącu się wpisujecie do mnie, piszecie wiadomości PIRF, jak jesteście zainteresowani. W tym miesiącu, w lipcu wchodzicie, a wierzcie mi, wakacje to jest naprawdę świetny moment na to, żeby wypracować Thermomixa. Nie będzie lepszego miesiąca, nie będzie lepszego okresu w roku, jak właśnie lato. Więc zapraszam Was serdecznie w moje struktury. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli wpiszesz się u mnie, to masz moje doświadczenie, bo ja wspieram osoby, które wprowadzam, dzielę się swoim doświadczeniem, dzielę się swoimi technikami, dzielę się swoimi sposobami i wspieram. Jeśli potrzebujesz wsparcia, jeśli potrzebujesz pogadać, to możesz na mnie liczyć, nie tylko na swojego kierownika firmy, nie tylko na dziewczyny ze swojej grupy, czy osoby ze swojej grupy, bo mężczyzn też mamy w strukturze, to dodatkowo możesz liczyć na moje wsparcie pełne, z miłością, po prostu, z pełnym takim, wiesz, dopingiem, dasz radę, no pewnie, że dasz radę, no. Kto jak nie ty? Okej, dobra. No to na tym skończę mój motywujący ten. O, poczekajcie, no skończyło się robić sos. Sos się zrobił. Za 38 sekund będzie danie. Od razu położę na talerz. Zobaczycie, jak to wygląda. Co wy na to? Serduszka w górę. Żeby mnie zmotywować do tego, żebym Wam pokazała, jak wygląda gotowe, podane danie. Może jakiś talerz ładny znajdę do tego, żeby to zrobić. Yes! Super, dobra, super. Dziękuję! Dobra, zobaczymy, jaki mam talerz. Dobra, taki może być, nie? Na takim podamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ty. Dobra, mamy gotowe. Widzicie, dałam przemowę i wystarczyło nam czasu do tego, żeby właśnie jeszcze podać danie. Dobra, to tak, ściągamy waromę. Zobaczcie, jak to się... O! Zobaczcie, pięknie ugotowane. Dobra, postawię sobie tu. Trochę położę kalafiora, trochę ziemniaków. Będę miała od razu obiadek. Dobra, ziemniaki ok. Dynia ok. Dobra. Trochę tego. O, jaki kalafior. Dobra, czekajcie, położę tutaj. Dobra. Jeszcze wezmę, nie widać. No a ja sobie tu nakładam, a to po prostu nie widać. Dobra, wezmę to naczynie. O, i teraz widać. Postaram się ładnie to zrobić, wiecie. Jak napisy zasłaniają Wam, to po prostu przesuńcie napisy od
Dla mnie to jest lewa do prawej. O, tak. Nie odróżniam, sorry. I będziecie widzieli wszystko. Dobra, wezmę tutaj jeszcze. Dobra, jeszcze tak. Słuchajcie, no można to ładnie przecież ładnie podać. Wiecie, że jeszcze nie zrobiłam polewy do batonów, które robiłam. Po prostu nie miałam kiedy, naprawdę. Dobra. Zobaczcie, jak to już ładnie wygląda, kolorowo. Możecie do tego... A, jeszcze do tego groszek powinien być. I z groszkiem powinno się jeszcze 10 minut gotować. Dobra. Zapomniałam o tym. Ja nie mam groszku. Niech będzie bez. A i tak się dogotowało. I poczekajcie. I tutaj mamy sos. Dobra. Ależ on pachnie, słuchajcie. Jezu. Musicie to zrobić, koniecznie. To po prostu must have, danie w domu, kolacja czy cokolwiek. Musicie to zrobić. Jest to po prostu obłędnie, obłędnie pyszne. Mój Boże, jakie to jest pyszne. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak pyszne. O. No i czekajcie, jeszcze mam jeden składnik. Jezu, jakie to jest pyszne. No słuchajcie, no nie byłabym sobą, gdybym jakiegoś zielska nie położyła na tym, nie? Żeby, wiecie, żeby było świeżo. Zobaczcie. Piękne, wegetariańskie danie curry z ziemniakami i kalafiorem. Jak Wam się podoba? Dajcie znać w komentarzu albo po prostu serduszka, czy tam lajki, jak tam wolicie. Będzie mi miło. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do udostępnienia. Już, kochanie, już masz dużo? Miało być czysto. Dobrze, ważne, żeby ładnie podane danie. A tamto się posprząta. Dobra. Ja kończę i dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną. Jak Wam się podobało, udostępnijcie. Być może komuś to pomoże, być może ktoś właśnie będzie miał okazję spróbować pracy, która okaże się pracą, która go w pełni satysfakcjonuje i daje, i daje fajne pieniądze. Tak, cała ja. Dobra. Pięknego dnia Wam życzę. Cyknę jakąś słodką focię i do usłyszenia. Może w wiadomości prywatnej. Zapraszam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Buziaki. Pa, pa! Miłego dnia. Pa, pa!